Bóg Ojciec. Jam jest, który jest Bóg Ojciec, pierwsza osoba Trójcy Świętej. Kochane, umiłowane stworzenia, miłe mojemu świętemu ojcowskiemu sercu, kocham was bardzo niezmiernie mocno i pragnę, abyście stale podążali za głosem Bożym, nauczyły się go rozpoznawać, nie dały się zwieść mamieniom złego ducha. Pozwól, drogie dziecko, że to ja dziś przekażę słowa Bożej woli. Tak bardzo pragnę i chcę waszej czystej, świętej wiary, miłości, takiej wielkiej, bez opamiętania. Im więcej jej dla mnie macie, tym mocniej i tym intensywniej możecie otrzymywać moją świętą opiekę i ochronę. Tak bardzo spragniony jestem waszej czystej, świętej, bezinteresownej miłości. Ja sam jestem święty, czysty, bezinteresowny. Chcę zachęcić was do tego, abyście chcieli być zbawieni. Nie zniechęcajcie się trudnościami, ale pokonujcie je jedne po drugich. Tak bardzo pragnę, abyście do mnie mówili, modlili się do mojej osoby. Nie jestem starszy od Jezusa Chrystusa ani od Ducha Świętego. Jestem w tym samym optymalnym wieku. Kocham was, o dziadki miłe, i chcę, abyście dogłębnie realizowali wolę i myśl Bożą, bez oporów, bez własnych osobistych, niepotrzebnych ambicji, lecz chcę realizacji tego, co jest dla was optymalne, najlepsze. Nie zawsze człowiek chce realizować wolę Bożą, raczej chce realizować jej własne wyobrażenie, a to nie jest to samo. Bo to, co wy chcecie dla siebie, nie zawsze jest dla was dobre. Patrząc dalekosiężnie, może się okazać, że realizujecie to wszystko, co wskazuje wam do tego upadły anioł, a nie to, czego chce dla was Trójca Święta. Tylko Bóg w Trójcy Świętej jedyny chce dla was dobrze, bo tylko On zawsze patrzy wszechstronnie, dalekowzrocznie, zawsze patrząc na wszystko całościowo. To ja jestem tym, który o wszystkim decyduje. Wiele do tej pory było różnych proroctw i przepowiedni. Nie wszystkie się zrealizują, bo to ja podejmuję ostateczną decyzję w każdej sprawie i na każdym miejscu. Nie byłem, nie jestem i nigdy nie będę pyszny ani samolubny. Takim jest tylko upadły anioł. Nie znoszą jakiegokolwiek grzechu ani żadnego odstępstwa przeciwko prawu dekalogu. To prawo dałem wam nie po to, aby utrudnić wam życie, ale aby ukierunkować je we właściwy sposób, tak abyście mogli iść z ziemi prosto do nieba. Jeżeli jednak będziecie nieco pobrudzeni, to też do nieba was zabiorę, ale przez czyściec. Nie chcę, aby ktokolwiek z was cierpiał, lecz to wasz grzech, występek, utrudnia wam życie, normalne funkcjonowanie, a ja chcę, abyście tego uniknęli, mogli być zbawieni, bez jakiegokolwiek obciążenia. Niestety, w praktyce oznacza to, że będziecie musieli wojować ze złymi duchami, a z nimi nie zawsze wygrywacie, nie zawsze jesteście zwycięzcy. Demony kręcą się wokół was, bacznie was obserwując. Nim zaczną działać, wsączają w was znaczne ilości hipnozy i znieczulenia demonicznego. To demon psuje wasze plany, a zwłaszcza utrudnia wam realizację tego, co jest wolą Bożą. To demony was zwodzą, utrudniają wam wasze działanie i funkcjonowanie, robią co mogą, aby uniemożliwić albo wydłużyć czas realizacji woli Bożej. To demon psuje waszą pobożność, stara się zasiać w wasze działanie choć trochę hipokryzji. Najpierw walczy z waszą pobożnością, utrudnia modlitwę, dobre pobożne działanie. Skupienie się na dobru i na modlitwie,
On nie chce, abyście się w ogóle modlili, pościli, umartwiali. Złe duchy pilnują rozwoju waszych wad i ułomności. To demon sprawia, że widzisz u kogoś coś, z czym sam walczysz. Nie zwracasz uwagi na to, że swoją mową obrażasz, a nawet znieważasz swojego rozmówcę. Zauważasz wady, których nie ma. Sztucznie nadmuchujesz to, co nie stanowi problemu. Dość często nie zauważasz, że to, co mówisz bliźniemu, przez swoją mowę bluźnisz, złorzeczysz, przeklinasz i mimowolnie posyłasz bliźniemu sforę demonów. Miej świadomość, że takie działanie obciąża twoją duszę, mimo że ty sam nie rejestrujesz tego jako wykroczenia czy upadku. Nie wszystko jest jasne, tak jak ty to widzisz. Nie każdy działa tak, jak ty chcesz. Ja patrzę na każdą osobę zawsze indywidualnie. Nie każdy reaguje tak samo. Pozwól, że będę prowadził tak jak ja. Sam tego chcę, pragnę. Nie wszystko jest tak jasne, jak ty to widzisz, bo wszystko ma jeszcze odcienie szarości. Nie wszystko jest skrajnie złe, nie wszystko jest skrajnie dobre. Nie każde działanie wasze jest dobre, nie każde jest złe. Unikajcie mowy wulgarnej, pokrętnej. Na nikogo nigdy nie złorzeczcie, nikogo nie przeklinajcie. Nigdy nikomu nie życzcie jakiegokolwiek zła. Starajcie się nikogo nie oceniać, bo nie masz względem tej osoby wystarczająco dużo danych, aby sprawiedliwie ocenić. Tak bardzo chcę, tak bardzo pragnę, abyś wszelką ocenę kogoś i jego działania pozostawił w moich świętych dłoniach. Twoja ocena nie uwzględnia wszystkich aspektów. Pomija ważne, istotne szczegóły. Ty nie wiesz tego, kto co myśli, jakie ma zamiar i intencje. A ja to wszystko biorę pod uwagę, a ty nie. Wielu z was czeka na rozwój wydarzeń, zwłaszcza kiedy na dobre wybuchnie wojna, kiedy i gdzie będą walki, kiedy będzie mały sąd. Wszelkie wydarzenia, o których mowa, nastąpią niebawem, niedługo. Dokładną datę zna tylko Trójca Święta. Wszelkie wydarzenia nastąpią w wyznaczonym przeze mnie czasie, nie wcześniej i nie później. Ja wszystko przeprowadzę tak, aby uratować wieczność tych osób. Ile to będzie możliwe? Niestety, wszystkich ludzi na ziemi nie da się uratować, bo nie wszyscy chcą uniknąć wiecznego potępienia. A poza tym jest brak dostatecznej liczby dusz, ofiar, by można było ich uratować. Są tacy, którzy chcieliby być przeze mnie osobiście prowadzeni za rękę, krok po kroku. Chcieliby poznać odpowiedzi na swoje liczne pytania. Ja nie będę im odpowiadał, bo mają zasługiwać całym sobą, tacy, jakimi są. Nie będę dyktować im, co mają czynić. To poznają na ufnej modlitwie serca, po osobistych umartwieniach. Wiem, że te osoby mają dobre serca, ale ulegają licznym pokusom szatana. Nie panują nad swoim duchem i ciałem. Nie będę was prowadził za rękę krok po kroku, bo dałem wam rozum i wolną wolę. Oddanie wolnej woli Trójcy Świętej nie zwalnia was z myślenia, pilnowania siebie, skroczenia Bożymi drogami. Wiele razy było podawane to, czego od was chcę, to, czego pragnę. Nie będę tego wam powtarzać. Nie zniechęcajcie się trudnościami, ale pokonujcie je jedne po drugich. Tak bardzo chcę was działać, ale i poprzez was, do woli. Nie utrudniajcie dostępu do waszej duszy. Nie blokujcie się przez grzech i występek. Każdy grzech to trucizna dla waszej duszy, a ja chcę mieć was czystymi, kryształowymi, świętymi. O moi kapłani i biskupi, was też chcę mieć tylko dla siebie. Nie chcę się
tobą dzielić z szatanem. Ty także grzeszysz i upadasz. To szatan się tobą wysługuje, nad tobą się znęca, a ty tego nie dostrzegasz. Chcę, abyś ze mną pracował dla mnie. Proś mnie o niezbędną pomoc i obronę, a nią zawsze otrzymasz, choć nie zawsze od razu. Jesteś moim kapłanem i biskupem. Ty także winnaś się modlić, pościć i umartwiać. Zechciej prosić mnie o wiele, ale nie samolubnie. Zechciej prosić przez Maryję i aniołów. Oni także ci dopomogą. Zawsze, gdy czegoś nie wiesz, nie masz pojęcia, jak rozwiązać problem, zechciej prosić Ducha Świętego o pomoc, o światło, a udzieli ci wyjaśnienia, da ci odpowiednie pouczenie. Tak bardzo pragnę, abyś nauczał lud o prawdach wiary, wykazywał zło, błędy przełożonym na podstawie dotychczasowego nauczania Kościoła Świętego. Ty jako mój kapłan i biskup módl się za lud tobie powierzony, za swoich przełożonych. Zechciej prosić, aby się opamiętali, nawrócili. Zechciej organizować modlitwy i adoracje Najświętszego Sakramentu. Weź do tego ludzi dobrej woli, ale też chcę, abyś i ty w tych modlitwach aktywnie uczestniczył. Cały świat kroczy ku ciemności upadłych aniołów, zaciemnieniu demona. Ulegają także Polacy, a pośród nich polscy kapłani i biskupi. Potrzeba wiele modlitw, postów i ofiar, wielu ludzi dobrej woli. Odzew dają wciąż te same osoby, a ja potrzebuję świeżej krwi. Obecnie słabną nawet Polacy, coraz mniej się modlą, coraz mniej poszczą, coraz rzadziej się umartwiają. Czas ponownie przyspieszył, a to po to, aby uratować o wiele więcej ludzi. Jestem Bogiem bardzo litościwym, miłosiernym, ale jednak muszę mieć podstawę do wkroczenia w wasze życie. Pozwólcie mi działać w was, ale i poprzez was do woli. Chcę, aby codziennie, po parę razy, co kilka godzin każdy robił uczciwie rachunek sumienia. Nie marnujcie swojego czasu, ślęcząc godzinami przed telewizorem i internetem. Jak macie czas, zechciejcie czytać dobrą, pobudzającą ducha lekturę. Nie zatrzymujcie się w miejscu, ale zawsze kroczcie do przodu. Wielu z was chciałoby otrzymać liczne łaski Boże. Niestety tych łask wam za wiele nie dają, aby nie pozbawić was zasług. Kto może i zdoła, niech zechce pamiętać o czci. Ku trzem Bożym serc, nowenny, podyktowane żywemu płomieniowi, mają wielką moc sprawczą, a tak niewielu chce korzystać z tego zdroju łask Bożych. Jednakże podstawą i bazą modlitw jest minimum modlitw. Wiem, że upadli aniołowie nie pozostawiają was spokoju. One uderzają w was co chwilę, zmieniając się pomiędzy sobą. Szatan daje wiele obietnic, których niewiele wypełnia, albo wcale. Podobnie jak on, czynią za jego wzorem niektórzy polscy politycy i całe partie. Ich ojcem duchowym i ideałem jest upadły anioł. Demony czynią, co tylko mogą, aby w swoje gierki i działanie wciągnąć coraz młodsze osoby. Rodzice dają swoim małym dzieciom smartfony, a dzieci wchodzą na różne złe strony. Poznają ten zepsuty do szpiku kości świat w coraz młodszym wieku. Demon sprawia, że rośnie w nich bunt, a także agresja. Dzieci w coraz młodszym wieku nie chcą mieć nic wspólnego ze mną. Grzeszą w coraz młodszym wieku, oddają się szatanowi, żyją tak, jakby Boga nie było. Młodzież staje się coraz bardziej pogańska. Czyni to, co ściąga na nich liczne demony. Masoneria weszła do wnętrza Kościoła Świętego. Obsadzili większość głównych stanowisk.
mają w planie całkowitą likwidację Kościoła Świętego w niedługim czasie. Niebawem do głosu dojdzie syn zatracenia, Antychryst. On jest już pośród was. On już działa, już wydaje pierwsze swoje polecenia i rozkazy. Wiele jego sług przygotowało pole technologiczne do tego, aby uwiarygodnić jego pseudocuda. Ja chcę, aby umacniały się już istniejące grupy modlitewne, a tam, gdzie ich nie ma, zechciejcie tworzyć własne. Programem modlitw niech będzie minimum modlitw. Niebawem rozpoczną się nowe wojny, nowe konflikty. Znów poleje się krew. Także w Polsce będą konflikty. Dawni zaborcy ponownie będą chcieli zająć Polskę, lecz w polskiej obronie stanie ten, komu Polska kiedyś pomogła. Kto się nie przygotował do klęski głodu, kto nie ma zrobionych zapasów, ten może umrzeć z głodu. Pozwólcie mi zatem teraz działać w was, ale i poprzez was. Niczym się nie zniechęcajcie, lecz pozwólcie mi działać do woli, tak jak chcę, tak jaka będzie moja potrzeba. Kto jeszcze się nie oddał Bogu w niewolę miłości, niech to czym prędzej uczyni, abym mógł działać w was, ale i poprzez was, tak aby można z waszym udziałem uratować jak najwięcej ludzi. Kochane dzieci światłości, miłe mojemu świętemu ojcowskiemu sercu, kocham was i pragnę, abyście nie zawiedli mojego do was zaufania. Z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Pragnę, abyście się opamiętały, nie pozwoliły przejąć swojej duszy, swojego serca przez księcia tego świata, demona. Tak bardzo pragnę, abyście i wy otworzyły swoje serca na pełne moje działania. Nigdy nie hamujcie łask, które tak wam chętnie ofiarowuję. Zawsze wszystko ochotnie przyjmujcie z Bożej ręki. W pełni zgadzajcie się z wolą Bożą. Nawet, a może zwłaszcza wtedy, kiedy to się wam nie podoba. Proście Boga tylko o to, co wam jest niezbędne, konieczne do życia i działania. Zaufajcie prowadzeniu Ducha Świętego i Maryi. Nie musicie niczego się obawiać, bo Trójca Święta i Maryja sami wszystkim się chętnie zajmą. Tylko zaufajcie i zawierzcie nam wszystko. Czy stać jest was na to? Chcę wam pomóc, chcę was prowadzić. Tak jak dobry ojciec lub matka prowadzi swoje dzieci za rękę. Czy mi na to pozwolicie? Kocham was niezmiernie o moje dzieciny i z miłością przytulam do wnętrza mojego świętego, zranionego ludzkimi grzechami ojcowskiego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.